Cześć, zaczynamy czwarty odcinek z serii Zagrajmy Flintlock The Siege of Dawn. Mniej więcej skończyliśmy w tym miejscu, ukończyliśmy zadanie poboczne. Nie wiem, czy ono tutaj będzie dostępne. Ja, strażnicy pokoju. Zabieramy się za kolejne zadanie, doświadczenie bojowe. Sędziowie zbratali się z boginią Ramoa, a klęcząca twierdza jest odcięta od świata zewnętrznego. Nor nie ma innego wyjścia. Musi zdobyć zaufanie Junga, byłego mistrza Kowala, który jako jedyny jest w stanie pomóc jej dostać się za mury twierdzy. To jest mapa, po której się poruszamy w tym momencie. Tutaj jeszcze sporo terenu zostało do odkrycia. Na razie to niewiele żeśmy tutaj przeszli. I tu jest nasz cel. O, proszę, kapliczka zwiększająca zdrowie. Tak się składa, że tutaj chyba dotrzeć nie możemy. Będzie można to chyba zrobić dopiero. A, to tak działa. Okej. Dobra. Śmigamy. Przydałoby się może uleczyć jeszcze. Nie mamy apteczek, to może byśmy odpoczęli. No bo bez apteczek to ja nie dam rady. Dobra, wróćmy się tutaj do miejsca, gdzie możemy odpocząć. Tylko, że to jest. Aha, tutaj, dobra, okej. Okay. To jest tutaj niedaleko. Zobaczmy, jak się po drabinie wchodzi. O, sympatycznie. Animacja wspinaczki jest w porządku. Tu sobie odpoczniemy i wiem, że się wszyscy zrespią, ale będę miał się przynajmniej jak leczyć. No i poza tym straciliśmy ponad 2000 punktów reputacji tutaj, w tym miejscu właśnie. Mamy takie ptaszyska do pokonania. Ale mamy też właśnie, jak widzicie, możliwość. O właśnie, czekajcie, bo zapomniałem wam o tym powiedzieć. Założyłem sobie tą broń nową, którą zdobyliśmy. Ja tutaj popatrzyłem na statystyki, obrażenia 35, a mieliśmy 44, więc tego nie używałem, ale zauważyłem, że tutaj cel podpala, że atak podpala cel. Więc ta broń być może jest lepsza, także skorzystamy z niej. Nie wiem, czemu to tutaj jest tak jasno. O, shit. To się może nam przydać. Kurczę, no widzicie, stracę wszystkie apteczki, zanim dotrzemy do celu. To się może nam przydać, te podpalenie, szczególnie tych przeciwnikach, którzy mają tarczę. Czy on ten z góry będzie do nas strzelał? Chyba nie. O kurwa, trafił. Gra jest cholernie ciężka, jak widzicie. Znaczy nie, może cholernie ciężka, ale no, trzeba kurwa uważać. W sumie to na jedną wyszło, my pół paska zdrowia, jedną apteczkę. Wiem, że nie musimy walczyć, można pomijać, ale przeciwnicy, którzy strzelają do nas, no
A, czekajcie, bo tu jest chyba ten miejsce, gdzie możemy odpocząć. A, no nic. Dobra, nie po czym ja tam szedłem. O, kurczę, Bastów tutaj wrócił. Problem jest tego typu, że ja nie mam punktu reputacji, żeby broń Get ulepszyć. busy. What are those target dummies for? This. Thought you'd need the practice. Where in the pits did you find a musket? Bandit. Tried to mug me when I was going through the back roads. You haven't used one of those in a while, have you? They're not close and personal for too long, I guess. Then you're long past due for a refresher. O kurde, muszkiet snajpera. Ten muszkiet to potężna broń dalekiego zasięgu, zdolna zabić wroga celnym strzałem w głowę. Super sprawa. Wow. Dodatkowa broń palna. Obejmuje różne potężne bronie dystansowe, którymi można celować i które można przeładowywać. Każda z nich używa własnej amunicji. O matko. Przytrzymaj backspace, aby wycelować i strzelić. O kurde, za dużo tych klawiszy odpowiedzialnych jest. Przyładuj w odpowiednim momencie, aby wykonać doskonałe przeładowanie. Twój następny strzał zada dodatkowe obrażenia. O matko, to jest takie trochę, no fajne, ale utrudnienie. Strzały 3, ładunki czarnego prochu 3, obrażenia 66. Tutaj mam obrażenia 75, ogłuszenie 50. Idealne przeładowanie plus 100 do obrażeń. O kurde. Wiecie co, teraz tak, tutaj mamy jakiś nakaz zamknięcia. Pochodzenie wiary, list bandyty. To byśmy mogli sobie wszystko zamienić. Dobra. Rękawica sapera rzadka. Dobra, i teraz pytanie, czy ja mogę z bazą pogadać i czy możemy sobie coś ulepszyć. Czekajcie, bo ja muszę tutaj coś nacisnąć. Backspace. Aha, bo tu muszę spację nacisnąć. Ale w kogo mam wycelować? Aha, bo ja to muszę przytrzymać. Dobra, okej. Zostawiłem jeden. Dobra, nieważne. Ulepszmy może coś. Właśnie tą broń. O kurde, siarki nie mam. A tu reputacji nie mam. Jaki shit. O, mord. Dobra, nic niestety nie zrobimy, szkoda. A tutaj mamy strzelnicę. Dobra, okej, ludziska. I think I'm getting the hang of this. Give it a couple more tries, just to be sure. That's my girl. Dlaczego ja tutaj nie zadaję obrażeń? Aha. Moment. Muszę tu odpocząć. Okej, musimy strzelić te wstrzymane kolejne oddzielnie. Ale powiem wam, że tutaj, jeśli chodzi o te szybkie przeładowanie, to nie działa. What would I ever do without you, Baz? Learn to climb, for one. Przebiegłem w kierunku błotnicy. Co tu, nie mam siarki, więc nie ulepszymy żadnej broni. Nie mam surowców. Co to za ptaszysko?
walizka, także wiem, do czego służy. Nowa walizka. Gramy dalej. A temu co? No w sumie zagrajmy. Powiem wam, że... trójkątną szczelinę, ale jak kurwa trójkątną szczelinę? Chodzi o tak trójkąt, czy taki? Nie to. No jest to trójkątna szczelina. Dobra. Ale wcześniej powiem wam, gdy grałem pierwszy raz w tą grę, w to Sebo oczywiście, to w ten sposób ustawiliśmy to i... w tej rundzie się bronię. Aha. Okej. Okay. On tutaj puści. Shit. O, szlak. A proszę, reputację otrzymaliśmy. Pokonując tego przeciwnika, nie zdobędziesz więcej reputacji. Czy chcesz grać ponownie? Nie. Okej, dobra, wiem już o co chodzi. Zanim pójdziemy dalej grać. O, jest studnia. Łeb dzika. Tę monetę można przesunąć o dwa pola. O proszę, jeśli taka, tak się stanie, w następnej turze nie można wykonywać nią ruchów, ani użyć jej, by stworzyć barykadę, by zablokować ruch. Okej, okay, o fajne. Mamy tutaj jakby pionka do naszego, do naszej gry Sebo. Dobra, umiejętności na razie sobie zostawmy. A wiecie co, w sumie to zagrajmy to Sebo. I zobaczymy. A ja nie mam tej monety. A tu jest to no, ten. No jest. Przy pomocy ilu tur mam? O shit. No nie, czekajcie. To nam tu. Dobra. To się będę bronił, tak? Możesz przekazać kamienie turowe przeciwnikowi, aby zagrać specjalną monetą w tej rundzie. Nie chcę mu nic przekazywać, chyba że muszę. Twoja tura. Czekajcie, bo ja nic nie mogę zrobić. Escape, zobacz monety, poddaj się, wybierz. Nie mogę.
Dobra, w końcu. W końcu. O kurde. Aha, bo to była ta karta, może ten żeton, który ma podwójny ten. Podwójny ruch. Aha, dobra, wiecie co, poddajmy się, bo to jest od początku. Dobra. Ej, jak chcesz stąd wyjść? Tak. Nie. Boże, będzie 10 razy się pytać, czy chcę zagrać. Dobra, zostawmy tutaj kolejny gość w Seba może zagrać. Trochę za dużo tych jest graczy. Czy to tam chyba? Nie doskoczę właśnie. Ale na szczęście, jak widzicie, nie straciliśmy tych punktów reputacji. To bym się przedostał. O, sobie to możemy tutaj podejść. Może znajdziemy siarkę. Kurde, trudny przeciwnik. O, mamy to. Guzik rekruta, 150 punktów reputacji. Tutaj musimy chyba zaskoczyć. Dobra, tam się już nie będziemy wracać. Jeszcze ewentualnie możemy tutaj wejść na górę. A, muszę beczkę znaleźć. O kurde. Chyba, że ją mam przy sobie. O kurde, to musimy się wrócić tam na górę chyba. Ale tam byłem, nie było nic. Słabo szukałem. O, tam się nie dostanę. Pytanie, czy to da się? No da się. Chyba. Nie, chyba się nie da. O, proszę, nagroda za eksplorację. Gdzie to nie wiem, mogę iść teraz? Hmm.
Czekajcie, bo jestem po drugiej stronie jakby tutaj, tak? To spadłem, dobra. To może tutaj znajdziemy beczkę. Bez tego nie da się przejść, musimy ją znaleźć. Tylko tutaj jakby się... Nie wracamy niby, ale... Siarka? Nie. Coś mi się wydaje, że tutaj nie znajdziemy żadnej tej beczki. I tutaj prawdopodobnie już byliśmy. Tak. Wiecie co? Muszę się jednak wrócić. Chociaż czekajcie, bo tutaj mamy na mapie namalowaną beczkę, czy nie? A nie mamy. To tam chyba trzeba się dostać. Ale wiecie co, tutaj jeszcze chyba nie byliśmy. Piękny sad. Szkoda, że nie można jeść tych jabłek. Tak, tutaj nas nie było, widzicie. Bo bym to wcześniej zebrał. Że tych jabłek wcześniej nie widziałem. Oh shit. Tutaj też się wracamy, dobra. Także to nie jest prawidłowa ścieżka. Albo musimy się tam wyrapać na ten obelisk, chociaż nie wiem, czy ona coś nam tutaj. Czekajcie, bo tutaj się prawdopodobnie da wejść. Albo może nie. Nie, chyba nam się nie da tak tradycyjnie wejść. Kurde, bela, ale balans. A, tutaj mamy przejście, dobra. Voilà.
kapliczki Injai. Starożytne pomniki wniesione ku czci bogini życia tętnią uzdrawiającą energią. Wejdź w interakcję z kapliczką, aby zwiększyć swoje maksymalne zdrowie. Przy okazji jest ono przywracane do maksymalnego poziomu. Aha, dobra, tylko jak to... proszę, zwiększono się pasek zdrowia. Trwale zwiększono pulę zdrowia. Super. Super, pomysł nawet. Tą kapliczkę z daleka widać, więc ciężko ją przeoczyć. No bo teraz pytanie, gdzie ja tą beczkę znajdę? Ja cię pierdzielę. No kuźwa, nie wierzę. Ej, tu nie ma żadnej beczki, fakt. O kurde, belale balans. Kurde, trochę spadłem i straciłem życie. Ej, no kuźwa jego... Mać. Może boss coś by mi powie. I know you didn't want me to join you on that mission to the door, but was there anyone else that didn't want me there? You mean Harlan? Yeah. I thought when I was skipped over. Skipped over? You were the first one they picked. I called in every favor I had to replace you. And when Harlan found out... He volunteered. Because he knew you couldn't do it alone and that I'd kill you both from keeping this from me. Well... We hope the dead would beat you to it. No, mógłbym to ulepszyć, ale na razie tym nie walczymy. No, możemy to ulepszyć ewentualnie. Wiecie co, no, beczkę żeśmy... szukali wcześniej, na wcześniejszych etapach gry, no ale to chyba nie sądzę, że tam trzeba wracać. To raczej chyba nie o to chodzi, że ja muszę wrócić tam... Czekajcie, tu coś, co jest znowu? Dobra, wiecie co, zrobimy cięcie. Ja sobie poszukam tej beczki, bo tak to szkoda czasu naszego. Sprawa wygląda następująco. Zacząłem szperać w ekwipunku i nagle taka beczka mi się tu pojawiła, więc nie wiem, czy ona tam się cudownie pojawiła. Czy jakich ciul? Aha, no tak to... aha, musimy namierzyć, dobra. Hej. Gdzie to może byśmy jakoś tam przeszli?
Chyba już mnie zobaczyli. Ale na szczęście przeciwnik przyładowuje broń. Nie mamy szansę. Ta broń jest o tyle fajna, że podpala, nie? Zapomniałem o tym też, że mamy umiejętności, które zwiększają nam obrażenia. To wam tego nie wiem, czy mówiłem. Umiejętność silny strzał, musimy przytrzymać przycisk i tak samo tutaj mamy silny atak. No i to działa i fajnie się sprawdza. Doświadczenie bojowe. Tu się nie drapiemy. No, patrzcie, pyk. I cyk. Silny atak. W sumie tak, tutaj nie ma, nie stać mnie na to. Mamy kierunek szybkie podróży. Wiecie co, zanim tam pójdziemy, to jeszcze chciałbym zobaczyć może to. O, shit. Widzę, mamy też ładowany strzał. Kurczę, gdzie ja jestem? Aha. Kurde, pieczone. Gród hartowników. Ciekawe, co tu znajdziemy. O, rękawica partyzanta. Zasięg twoich ataków wręcz zwiększa się o 2 metry. O! Tylko pytanie, czy to... Aha, a tu mamy co? Dobra, weźmiemy sobie to. Premia za synergię pancerza. Po wykonaniu ataku krytycznego otrzymujesz furię krwi do momentu otrzymania śmiertelnych obrażeń lub do odpoczynku. Efekt furii krwi. Gdy otrzymasz śmiertelne obrażenia, twoje zdrowie spadnie do 1, a wrogowie w promieniu 5 metrów zostają odepchnięci. O, proszę. Tu jeszcze możemy iść. Shit. Ja sobie to chyba jednak wezmę i skonsumuję. Na chwilę przepadnie wszystko. Grant me strength. No i fantastycznie. Wypadałoby tu wrócić. Zobaczyć, co tam dalej jest. Kurde, Bela.
Najgorsze jest to, że straciłem punkty i będę musiał wszystko tą walkę powtórzyć. Ja pierdziu. Czemu to wybuchło? Jak się przytrzyma przycisk celowania, to zadajemy większe obrażenia. To niestety... No, możemy w ten sposób przeciwnika pokonać. Będziemy bawić się w ciubabkę. Można, można. A właśnie, to bierzmy, bo on zapomniał o tym. Jeszcze jeden raz. I będziemy mogli... Nie wiem, czy te pasek trzeba napełnić maksymalnie, czy nie. Chyba o tym producent nie pomyślał, bo możemy w ten sposób, w łatwy sposób pokonać przeciwnika. Co prawda to czasowo... Teraz pytanie, co tu znajdziemy? O, shit. Kolejnego. Hardcora. Dobra, poczekamy. I tego też pokonamy w ten sposób. Niestety mam... czekajcie, mam... Mam to jeszcze. Ale to w sumie niewiele zrobiło. Jaka gra? Ej, kurde, to nie fair. Ciężko. Kurwa, gdzie ja przylazłem? Gór hartowników. Gród hartowników. Take them down, no.
Dobra, kurczę. W sumie tu nie wiem, w jakim celu idziemy, ale no, chcemy pozwiedzać świat, zobaczyć. Może coś tutaj znajdziemy. Nie wiem, co? Czego się tutaj spodziewać? Ale mamy miedziaka. Tutaj na mapie. A, proszę. Tam jest jakiś kuźwa gaj. Enki. Enki. I heard you fine the first time. If you're a god, how come I've never heard of you? Perhaps you've heard me by my true name. Anshi. People tend to mishear it. Anshi. No. Anshi. No. I like Enki better. Czyli co, tutaj mamy miejsce odpoczynku i chyba nic więcej. Chociaż nie, tam będzie pewnie jakiś pojedynek. Odpocznijmy, żeby odzyskać miksturki lecznicze i amunicję. Feeling pretty good. Nie wiem, co tu znajdziemy. Zaraz się przekonamy. O, shit. Step forth, aspirant, and be measured. What is that? No type of sorcery I've ever seen. Enough talk. Have at you. Wiecie co, to chyba będziemy musieli. Ej, kurwa, to bez szans. Kamienny Herold, patrz ile ma życia. To nie mamy szans nim na razie. Czy jest do pokonania kostek? Ale to będzie pewnie wymagało od nas nie lada wysiłku. No i po mnie. Dobra, zostawimy tego kamiennego Herolda, może na inne czasy. To znaczy, jest do pokonania, bo całkiem sporo życia mu zabraliśmy, ale myślę, że tutaj lepiej wrócić. Kurczę, straciłem punkty. No właśnie. No więc to już nam chyba przepadnie, jak wzmocnimy postać. Zdaje się, że możemy się pomiędzy tymi kamieniami przemieszczać. Chociaż ja chyba... Chyba nie muszę tutaj klikać na to. Także w tym odcinku to wszystko. W sumie to niewiele zrobiliśmy, bo się męczyłem z tą beczką. Się okazało, że ona nagle się pojawiła w ekwipunku i mogę z niej skorzystać. Dobra, także ludziska, kończymy. Dzięki za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę. Cześć.